byli to Kazimierz Majer, Zygmunt Kołakowski, Henryk Lewek, Ignacy Bień, a dziś orkiestra występuje pod batutą Piotra Kaczora. Wielkie brawa dla niego! Zapraszamy na kolejny utwór, będzie to Hands Up, aranżacji Manfreda Schneidera. Z tym utworem, drodzy Państwo, wiąże się pewna ciekawostka, mianowicie aranżacja tego utworu jest nagrodą zdobytą w poprzedniej edycji konkursu Opowiedz. Konkursu zorganizowano w ramach projektu Muzyka lekarstwem dla duszy i ciała. I był to, drodzy Państwo, konkurs dofinansowany ze środków programu Działaj Lokalnie 7 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zapraszam do wysłuchania tego utworu. Thank you.
Drodzy Państwo, za chwilę kolejny blok dzisiejszego programu. Tym razem blok, w którym zatańczą mażoretki. Mażoretki Big Bang powstały we wrześniu 2012 roku z inicjatywy Zarządu Orkiestry Władz Miasta oraz dwóch doświadczonych mażoretek z Leszna, pani Kariny Altman i pani Małgorzaty Budzińskiej. W wyniku castingu z grona ponad 100 dziewcząt przyjęto 60, które są podzielone na dwie kategorie wiekowe. Obydwie grupy, młodsze kadetki i starsze juniorki, ćwiczyły solidnie od 4 miesięcy, by przygotować się do dzisiejszego debiutu. Proszę wybaczyć ewentualne pomyłki. Pierwszy raz w swoim życiu zatańczą na scenie przed tak ogromną publicznością. Z pewnością trema ich nie opuszcza, dlatego przywitajmy dziewczyny intensywnymi, wielkimi brawami. Ja jeszcze tylko dodam, jakie utwory będą tłem do tego występu. Pierwszy utwór, Happy Marching Band, w aranżacji Siegfrieda Rundela. Zatańczą kadetki. Instruktorką kadetek jest pani Karina Altman. A drugi utwór, Flonertiner Marsz, w aranżacji Norberta Studnickiego. Zatańczą juniorki wraz z kadetkami, a opiekunką, instruktorką juniorek jest pani Małgorzata Budzińska. Jeszcze raz owacje proszę.
Mazurecki to już nie tylko dziewczęta maszerujące z orkiestrą w defiladach czy paradach. W naszych czasach bycie mazurecką oznacza bycie sportowcem, tancerką, iluzjonistką. Myślę, że dziewczyny wypadły znakomicie i udowodniły, że są znakomitymi iluzjonistkami również. Wielkie owacje jeszcze raz za ten wspaniały debiut. Ryba na Krzysztofa Dudkiewicza, który najlepiej przedstawi doniosłość tego, co za chwilę się tutaj wydarzy. Wszystkich Państwa, kiedy pierwszy raz przyszedłem na próbę orkiestry, a było to grubo ponad 15 lat temu, uwagę przykuł jeden muzyk. Siedział on w pierwszym rzędzie, jak przystało na klarnecistę. Na co zwróciłem uwagę? Po pierwsze, profesjonalista, po drugie, umiał wyrazić swoje zdanie, zawsze dbał o interesy muzyków, jak i całej orkiestry. Chciałem Państwu przedstawić osobę, która jest chyba jedną z najbardziej wyrazistych, które zapisały się w kartach historii naszej orkiestry. Grała w niej przez ponad 50 lat i swoimi dokonaniami zasłużył na to, co chcę teraz mu tutaj dać. Zarząd Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Gostyń składa podziękowanie panu Aleksandrowi Wytykowskiemu za długoletnią kulturalną i artystyczną działalność, za koncertową współpracę z całą orkiestrą, za idealne współgranie z każdym muzykiem, na którego bez wątpienia wybierał pan wpływ. Przez wszystkie wspólne spędzone lata życzymy zdrowia i wielu lat tak zgranej jak do tej pory współpracy z amatorskim ruchem muzycznym. Chciałem tylko dodać, że kolejne utwory, które zagramy, to właśnie dla pana Olga.
Państwa, teraz przyszła pora na solowe popisy mażoretek. Mażoretki tańczą nie tylko w formacjach, ale również w duetach, trio czy solo. Mażoretki tańczą również do światowych standardów muzyki rozrywkowej, na przykład do kankana. Solówki wykonają dla Państwa Karina Altman. Temat solówki to taniec irlandzki, czyli charakterystyczne podskoki, wykopy i tupnięcia. Solówkę wykona również Małgorzata Budzińska. Będzie to przykładowa solówka, jaką można zaprezentować na Mistrzostwach Polski. Bardziej sportowe podejście ze względu na rzuty z obrotami, dużą ilość elementów twirlingu. Wielkie brawa i zachęćmy dziewczyny do występu.
powinniśmy się cieszyć, bo naprawdę mamy powód do dumy. W czasach, w których w Wielkopolsce i w Polsce w ostatnich latach upadło i upada tak wiele orkiestr, my w Gostyniu widzimy, co jest zgoła odmiennego. Nasza orkiestra rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Rok 2012 wprowadził do orkiestry Mażoretki. Orkiestra ma także ambitne plany na rok 2013, mianowicie przypada wtedy jubileusz orkiestry. To będzie jubileusz 85-lecia powstania orkiestry. Z tego powodu zarząd stowarzyszenia planuje zorganizować Festiwal Orkiestr Dętych w naszym mieście. No a jak wszyscy doskonale wiemy, w czasach, w których wiele tych orkiestr upadło, a nasza się prężnie rozwija, no to możemy śmiało powiedzieć, że orkiestra to prestiż dla miasta. I teraz kolejny utwór, Superstar Rock w aranżacji Johna Higginsa.
Heights w aranżacji Stevie'ego McMillana. I myślę, że owacje dla orkiestry, żeby zagrzać ich do tego ostatniego wykonania w dzisiejszym dniu, tak? Wielkie brawa!
prezydenta miasta Jekiny Kosty. Brawo! Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń i Grupa Mażoretek Big Bang. Wielkie brawa! Dziękujmy za dzisiejszy występ. To, żeby ten koncert wyglądał tak, jak wyglądał. Na koniec chciałbym podziękować osobie, której tak naprawdę nie byłoby harmonii, nie byłoby dynamiki. Tam, gdzie ma być legato, nie byłoby. Tam, gdzie ma być staccato, tam, gdzie ma być piano, gdzie forte. Tego wszystkiego by nie było, gdyby nie osoba dyrygenta Piotra Kaczora. Piotr, bardzo dziękujemy za cały wkład w Twojej pracy.